Dzień dobry Państwu. 32 lata temu byłem rzecznikiem Komitetu Obywatelskiego i do moich zadań należało wówczas kontaktowanie się z mediami. Wszystkie media ówczesne należały do jednej partii, realizowały jedną myśl, jedną ideologię. I przyszedł taki moment, kiedy w Sowie Ludu piórem takiego kieleckiego Urbana, wierzyjącego już dziennikarza, więc jego nazwiska nie wymienię, dziennikarza, propagandysty, zostali zaatakowani kandydaci do Sejmu i do Senatu w sposób bardzo brutalny. Udałem się wówczas do Naczelnego Słowa Ludu, też nie żyje, więc też nie będę wymieniał jego nazwiska, z tekstem polemicznym. Redaktor naczelny odmówił publikacji tego mojego tekstu. Pomimo zawartego porozumienia przy okrągłym stole, gdzie mieliśmy tam swoje miejsce, my, strona opozycyjna w mediach i też prawa do polemiki zapewnione. Pan odmawia, ja argumentuję, że jednak i w pewnym momencie coś mnie podkusiło, odwołałem się do czytelników. Czytelnicy mają prawo porównać opinie. Na co ten redaktor naczelny do mnie mówi: proszę pana, nie demonizujmy roli czytelnika. Po 20 latach tę lotną i trafną myśl wyraził w sposób już nielotny, łopatologiczny, ale wyraźny inny agitator i propagandysta z innej partii, ale tej samej proweniencji. Otóż on powiedział: ciemny lud to kupi. Tutaj zostało użyte takie sformułowanie TV PiS, że to jest telewizja rządowa. To nie jest telewizja rządowa. To jest telewizja jednego człowieka. Za tym wszystkim stoi jeden człowiek, który sam o sobie w chwili głębokiej szczerości powiedział, że ma tylko jedno marzenie: być zbawcą Polski. On w ten sposób zbawia Polskę. Już zresztą widzieliśmy hasła jego zwolenników: Jarosław, Polskę zbaw. I on zbawia. I tu nie chodzi tylko o to, nie dajmy się na to nabrać, że chcą te wolne media zawłaszczyć po to, żeby wygrać wybory. Nie, on w ten sposób zbawia Polskę. On chce stworzyć nowego człowieka. Widzieliśmy podczas demonstracji narodowców 1 sierpnia hasło: Polska pierwsza po Bogu. Jarosław w to głęboko wierzy. Polska jest pierwsza po Bogu i Polak ma być tym pierwszym wśród narodów świata. I on chce stworzyć nowy gatunek człowieka. Tym nowym gatunkiem człowieka będzie Polak. Temu służy pan Czarnek, niszcząc oświatę, edukację. Temu służy pan Gliński, niszcząc, zawłaszczając kulturę. Chcą zrobić z homo sapiens, z człowieka rozumnego, człowieka bezrozumnego, z człowieka myślącego, człowieka bezmyślnego, człowieka bez własnych opinii, człowieka oszukanego. I to jest jedyny ich cel. I on się nie zatrzyma, on jest ambitny. I będzie zabierał wszystkie inne możliwe sposoby oddziaływania na masy i na jednostki, żeby stworzyć tego jednego człowieka. Niedawno uczestniczyłem na zaproszenie Romów polskich w takiej smutnej uroczystości w Auschwitz. To był Dzień Pamięci o Ofiarach Zagłady Romów. I tam wysłuchałem i miałem też okazję rozmawiać długo z takim legendarnym działaczem romskim, Romani Rose, który kieruje od 30 lat Centralną Radą Niemieckich Sinti Romów. Teraz sobie proszę wyobrazić, jest taka właśnie uroczystość. W obozie zagłady w Auschwitz, w miejscu obozu, tak zwane Tygano i Lager, i przyjeżdża Rom z Niemiec i mówi do nas tak. Mówi, upomina się o demokrację i o zachowanie trójpodziału władzy. I mówi o roli trójpodziału władzy i praworządności. A na końcu mówi tak. Wszelkie próby ograniczenia wolności prasy muszą być odrzucane w sposób jawny. Nie potrzebujemy dziennikarstwa opiniotwórczego w Europie. Potrzebujemy krytycznego dziennikarstwa, które otwarcie wypowiada się, gdy rządzący niszczą struktury demokratyczne. Wstrząsające słowa w tym właśnie miejscu i w tej okoliczności.
Dlaczego Romani Roz to powiedział w tym miejscu? Dlatego, że wiedział, że bez wolnej prasy, bez praworządności, którą można złamać, czego jesteśmy świadkami, przynajmniej można próbować, bez demokracji, którą można zlekceważyć, czego jesteśmy już piąty rok świadkami. Ale jeżeli stracimy wolne słowo, to nikt nie będzie bezpieczny. Romowie nie będą bezpieczni, bo nikt się o nich nie upomni, bo na nikogo innego nie będą mogli liczyć. Żydzi nie będą bezpieczni, homoseksualiści nie będą, osoby LGBT nie będą bezpieczne. Ale nie tylko te tak zwane mniejszości, bo w tym kraju wszyscy są mniejszością, którzy nie myślą tak, jak życzy sobie prezes Kaczyński. Prawnicy, lekarze, teraz mniejszością są lekarze. Tak, lekarze i ci, którzy szczepią. Nikt nie będzie bezpieczny bez wolnej prasy. Dziękuję bardzo.